Witam Państwa. Dziś za naszymi oknami piękny i słoneczny dzień, a za naszymi plecami piękny, słoneczny, grecki krajobraz, kolebka demokracji Partenon. W studiu zaś witam naszego gościa, a jest nim dzisiaj radny Andrzej Kaźmierczak, Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. I dziś właśnie o demokracji, trochę także o greckiej, o ile dobrze sobie przypominam, będziemy rozmawiać, ale mimo demokracji, panie radny, nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę z tego, jakie wielkie zamieszanie pan wprowadził 1 kwietnia małym żartem prima aprilisowym. Tak, zdaję sobie, bo dostałem dwa telefony z takimi raczej wyzwiskami i odzieła jeden gratulacyjny, że nareszcie. A przypomnę tylko naszym widzom, że radny Andrzej Kaźmierczak ogłosił 1 kwietnia, iż rezygnuje z zasiadania w klubie radnych Platformy Obywatelskiej, tak, i przenosi się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy będzie popierał raczej. No tak, oczywiście, że będę. Natomiast trochę mnie to z jednej strony ucieszyło, że udało mi się nabrać kilka osób, ale po pewnym czasie taka refleksja mnie naszła, że mimo tej mojej działalności, tych wszystkich wypowiedzi, ktoś w to uwierzył. Także takie mieszane uczucia, powiem szczerze, miałem. Polacy nie mają poczucia humoru, panie radny? Mają, tak. Ja jestem tego najlepszym przykładem. No dobrze, temat prima aprilisowy zostawmy za plecami. Przejdźmy do tej kwestii, o której mówiłem, czyli kwestii demokracji. To już kolejne spotkanie temu poświęcone na antenie CW24. Dziś będziemy mówić właśnie o demokracji ateńskiej także. Między innymi, bo szanowni Państwo, tutaj ja słyszałem wcześniejsze wypowiedzi tutaj kolegów radnych na temat demokracji, troszeczkę od innej strony chciałem to ująć. I takie trzy podstawowe cechy demokracji. To jest po pierwsze wyłanianie elit, które rządzą, i w taki sposób, że te elity cieszą się jakimś tam, powiedzmy, proporcjonalnym poparciem mieszkańców. Druga sprawa, druga cecha demokracji to jest praworządność, czyli prawo. To są te zbiór reguł, zasad, którymi się obywatele posługują, wiedzą, co jest dozwolone, co jest niedozwolone, co wolno, czego nie wolno. I to jest druga rzecz. I trzecia cecha demokracji to jest zbiór podstawowych praw. To jest prawo do swobodnego wysławiania się, to jest prawo do swobodnego wyznawania religii, to jest prawo do przemieszczania się, to jest prawo posiadania i cały szereg tych praw. Te trzy cechy są charakterystyką demokracji. Oczywiście one w różnych krajach, w różnych miejscach są różnie wyglądają. Natomiast demokracji jest, samych demokracji jest nazw, bo demokracja moim zdaniem powinna być jedna, ale jest bezpośrednia, była szlachecka. W roku 1454 powstała na naszych ziemiach, gdzie szlachta zaczęła zwoływać swoje sejmiki, wolną elekcję. Jest demokracja pośrednia, bezpośrednia, jest demokracja ateńska, która była właśnie, uważa się, że kolebką była demokracji. Ja tutaj powiem szczerze, chciałbym za Platonem przytoczyć Państwu jeden cytat, jak Ateńczycy strzegli swojej demokracji. Postaram się to dosyć szybko przeczytać. I było to tak, mianowicie. 500 członków Wielkiej Rady wybierano losem co roku po 50 z każdej 10 grup obywateli ateńskich. Wylosowany mógł być każdy, kto tylko skończył 30 lat życia i miał pełne prawa obywatelskie. Tutaj muszę dodać, że demokracja właśnie różnicuje ludzi pod względem wieku. Tak, dokładnie. W pewnym wieku nabywa się prawo i nawet to już jest w starożytnych Atenach. I teraz tak, wedle losu też urzędowały poszczególne pięćdziesiątki kolejno przez 35 lub 36 dni każda. Urzędujący za każdym razem obywatele nazywali się prytanami. Siedzieli cały dzień w tak zwanym okrągłym domu pod kopułką, gotowi do rozstrzygania wszystkich nagłych i pomniejszych spraw państwowych. Większe musiały czekać do zgromadzenia ludowego, które się odbywało co najmniej 40 razy w roku. Spośród prytanów znowu losem wybierano co dzień innego przewodniczącego, który przez jedną dobę miał pod opieką klucze od skarbca i archiwum państwowego oraz wielką pieczęć miasta. Dłużej niż dobę prawo nie pozwalało zachować tej godności. To jest ciekawe. A podobnie nie było wolno dwa razy być przewodniczącym w ciągu jednej i tej samej kadencji. Tak troskliwie Ateny broniły przeciw wszelkim próbom skupienia, zatrzymania władzy w ręku jednego człowieka lub jakiejkolwiek grupy jednostek, choćby nawet najlepszych i najzdolniejszych. To jest właśnie ciekawa
ciekawa sprawa. Już Ateńczycy zwrócili uwagę na pewne niebezpieczeństwa, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście Platon w roku prawie 427 przed naszą erą, także demokracja ma już swoje korzenie i trochę tego czasu jednak demokracja dla swojego rozwoju jednak poświęciła. Mówimy o demokracji ateńskiej, czyli tym pierwowzorze, jak sam pan zauważył, tej demokracji, z której wywodzi się ta, która w tej chwili na przykład panuje w Polsce. No nie, właśnie. Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo mamy u siebie demokrację parlamentarną, to jest odmiana demokracji pośredniej. My wybieramy przedstawicieli, którzy za nas decydują. Natomiast to jest ciekawe, bo zbadano 167 państw i tylko 112 uchodzi formalnie za demokratyczne. 28 z tego zakwalifikowało się do miana pełnych demokracji, 55 do demokracji ułomnych i w tych demokracjach ułomnych Polska jest na 18 miejscu. Wyprzedzamy Bułgarię i Rumunię. Z jakiego powodu od razu? No właśnie, to są te kryteria, mnie bardzo ciekawią. Jednak z tego wynika, że trochę jeszcze czasu musi upłynąć, żeby ta nasza demokracja była pełna. Zgodnie z tymi kryteriami, które przyjęto w Unii Europejskiej, bo to były badania Unii Europejskiej, 30 państw uznano za hybrydowe. 55 państw jest uznanych za jako reżimy autorytarne. Także jest jeszcze troszeczkę miejsca w Polsce, żebyśmy i czasu, który powinien upłynąć, działań, które powinniśmy podjąć, żeby ta demokracja jednak była pełna. Tutaj oczywiście chciałbym zacytować Ludwika XVI, który powiedział, że demokracja jest nieżyciowa tuż przed ścięciem. Ale jedna rzecz, tam Ludwik XVI został skazany na zgilotynowanie, właściwie na własną prośbę, bo to on postanowił zwołać te stany, to jest inna historia. Natomiast 361 głosów było za ścięciem, 360 przeciw. No i niestety jednym głosem został ścięty i powiedział, że demokracja jest nieżyciowa. No ale jednak był to wybór demokratyczny. Jeszcze tak. Wrócę na chwileczkę do wcześniejszej pana wypowiedzi na temat Polski. A jak pan sądzi, jakie kryteria tutaj mogły wpłynąć na to, że Polska nie uchodzi za taką pełną demokrację w pełnym tego słowa znaczeniu? Nie wiem, panie doktorze, ja do tego wrócę, ponieważ ja chciałem powtórzyć za... Bardzo mi się ostatnio, chciałem Państwu polecić książki profesora Leszka Kołakowskiego, to jest znakomity polski filozof, 17 lipca będziemy obchodzić drugą rocznicę jego śmierci, w którym Leszek Kołakowski wywodzi takie zdanie, że demokracja jest przeciwko naturze. To jest odważne. To jest dość odważne i postaram się w jakiś sposób to przybliżyć. Natomiast jeszcze bardzo mi się podoba jedno spojrzenie na demokrację, to jest cytat z Lecha Wałęsy, że demokracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi. I coś chyba w tym jest. Coś w tym chyba jest, bo znowu inny pisarz angielski, który mówi, że demokracja to taki ustrój, w którym możesz mówić to, co myślisz, nawet jeśli nic nie myślisz. Wydawałoby się, że jest to taka wolność bez ograniczeń. No niestety, to tak dokładnie nie jest. I jeśli chodzi o to pańskie pytanie, co w Polsce może być jeszcze do zrobienia, to ja wrócę do tej tezy o tej demokracji, to jest przeciwko naturze. Otóż są dwie rzeczy, które wynikają z takiej natury rzeczy. To jest naród, plemię. To jest naturalną rzeczą, gdzie na jakimś miejscu, terytorium istnieje jakaś grupa ludzi, plemię, które rządzi się własnymi prawami, ma swój język i religia. Obie te rzeczy, obu tym rzeczom demokracja przeszkadza. Ja skupię się na narodzie. Otóż naród w swoich granicach terytorialnych, swoim językiem, posługuje się, ma swoje terytorium. I teraz proszę sobie wyobrazić, że wszelkiego rodzaju mniejszości etniczne, które również mogą przebywać, tak jak teraz się to dzieje, przemieszczamy się po całym praktycznie świecie i do nas napływają różni ludzie. I demokracja, tak jak powiedziałem, różnicuje ludzi według wieku, natomiast nie różnicuje ludzi pod względem etnicznym. I my jako naród mamy swoje prawa, natomiast demokracja jest państwem obywateli, a nie narodu. Naród chciałby, żeby państwo było
rzecznikiem jego interesów, natomiast demokracja mówi nie, państwo jest rzecznikiem obywateli tego terytorium, tego kraju, na którym żyjecie. I tutaj pojawia się konflikt. Pojawia się konflikt. Oczywiście to są te konflikty, które się zaczynają u nas może w mniejszym stopniu, ale też zaczynamy te marsze faszystowskie, Polska dla Polaków. To właśnie się stąd bierze, bo demokracja przeszkadza właśnie naszemu bytowi narodowemu. To się dzieje na przykład na Łotwie, na Litwie, gdzie teraz mamy szczególnie konflikt taki, że mianowicie ta mniejszość polska chciałaby zachować język polski, gdzie władze nie zgadzają się na to. To jest demokratyczny kraj, ale niestety tam, gdzie terytorium było, nie mieszka pewna grupa ludzi, mniejszość etniczna, niestety demokratyczne państwo mówi nie. Nie będzie waszego języka. To samo dzieje się we Francji, gdzie zaczynały się te rozruchy na tle, się mówi, rasowym czy etnicznym. Tam oczywiście również naród chciałby mieć swoje miejsce, w tym tutaj miejsce. Ktoś, kto przybywa, powinien w jakiś sposób przestrzegać tych praw, które naród tutaj ustanowił. A demokracja mówi nie. To jest, tutaj jest państwo dla wszystkich. Tu jest równość, równość religii. Możecie budować swoje meczety, możecie tutaj budować swoje kościoły. Powstaje konflikt. I tu jednak, jak widać, jest to jednak, demokracja jest jednak przeciwko naturze. I no niestety, nie ma tutaj dobrego rozwiązania i do dzisiaj tego rozwiązania nie ma. Demokracja nie jest doskonała, to z pewnością wiemy, no ale z drugiej strony, czy można wyobrazić sobie jakiś doskonalszy ustrój? Do tej chwili nie wynaleziono. Jeszcze jest przykład Tybetu, gdzie okupowany przez Chiny od lat. Tam jest, Chińczycy osiedlili tylu obywateli chińskich w tym Tybecie, że nawet jakby przeprowadzono referendum, to referendum będzie przegrane, ale oczywiście demokratyczne referendum, wydawałoby się. Ale czy to jest też demokracja? No nie. Także jest jednak demokracja przeciwko naturze i tutaj muszę z Aleszkiem Kołakowskim to potwierdzić, czego dowody mamy we wszystkich wiadomościach. Mówił Pan o kwestii narodowej i poruszył Pan jeszcze jedną kwestię, kwestię religii. A, religia też. Otóż państwo, które demokracja mówi jako narzędzie i rząd jako narzędzie obywateli, nie ludzi, nie narodu, nie plemienia, obywateli. Mówi, że państwo jest świeckie, a religijne. Natomiast my mamy swoje korzenie w chrześcijaństwie i chcemy to uwidocznić. A zasady demokracji mówią, nie wolno wieszać krzyża, a jeśli krzyż, to musi być półksiężyc, co jest zupełnie nam obce i to jest też przeciwko naszej naturze, naszym terytorium. Gdzie indziej będzie nie wolno wieszać krzyża i tak jest. W Iranie nie wolno zbudować kościołu. W Iranie na przykład ktoś, kto przejdzie na inną religię, jest skazywany na karę śmierci. W demokratyczny sposób jest to ustanowione. Na zakończenie naszego spotkania proponuję, abyśmy od Polski, narodu, religii wrócili tutaj do Włocławka, bo to jest tak, że demokracja, korzystanie z demokracji zaczyna się na tym najbardziej podstawowym poziomie, na przykład w mieście takim jak Włocławek. Tak, tutaj jest w Włocławku. Tu jest jeden taki dobitny przykład, bardzo słusznie, tak, wróćmy na nasze miasto. Jeden dobitny przykład. Otóż, szanowni Państwo, tutaj mamy, ja mam porządek sesji, dziewiątej sesji, która będzie 9 maja. Jednym z pierwszych punktów jest projekt uchwały w sprawie likwidacji gimnazjum nr 6. Zaraz powiem, dlaczego likwidacja gimnazjum nr 6 wiąże się z demokracją. Ano w ten sposób, że likwidacja gimnazjum nr 6 moim zdaniem nie zaczęła się teraz od tej uchwały, od uchwały o zamiarze likwidacji. Walka o gimnazjum rozpoczęła się moim zdaniem 21 listopada i 5 grudnia, wtedy, kiedy były wybory. Otóż z 7 kandydatów, w którym miałem honor uczestniczyć, tylko jeden kandydat w poprzedniej kadencji próbował zlikwidować to gimnazjum. Ani w moim programie, ani w moim zamyśle nie było likwidacja gimnazjum nr 6. Z tego co wiem, poseł Zbonikowski również nie miał takiego zamiaru. Pani Olga Krutko-Rąziak również nie miała takiego zamiaru. Pan Henryk Kieszkowski, z tego co się orientuje, również nie miał takiego zamiaru. I teraz ja, słuchając pewnej, chyba w którejś z audycji telewizyjnych rodziców, którzy mówią, że głosowali na Andrzeja Pałuckiego, no nie mogą mieć teraz pretensji, że gimnazjum jest zlikwidowane, bo ta walka właśnie wtedy się zaczęła i wtedy trzeba było walczyć o to gimnazjum, wybierając odpowiednie osoby. I to tu widać, w jaki sposób demokracja i wybory dotykają bezpośrednio i dokładnie nas. Bo co my teraz możemy zrobić? My zostaniemy przegłosowani,
Większość zadecydowała tak, że władze mają przeciwnicy gimnazjum nr 6 i oni to przeprowadzą. I teraz wszelkiego rodzaju protesty rodziców powinny być kierowane właśnie do tych demokratycznie wybranych przedstawicieli. Nas niestety nie wybrano, ale my nie chcieliśmy likwidować gimnazjum nr 6. Jeśli rodzice teraz w tej audycji mówią, że głosowali Andrzeja Pałuckiego, no to do kogo oni mają pretensje? Do nas? Nas przegłosują. Nas przegłosują i proszę się zwrócić do tego, na którego żeście głosowali państwo i powiedzieć, proszę nam teraz zostawić gimnazjum. My zostaniemy przegłosowani przy najlepszej woli. Jeszcze jedno pytanie, które chciałbym zadać na zakończenie. Pytanie dotyczące tej demokracji właśnie naszej, samorządowej demokracji, ale nie tylko. Czy pana zdaniem jest demokratyczne wspieranie finansowe przez samorządy, przez władze po prostu określonych mediów i pomijanie innych mediów na zasadzie dozowania środków na kampanie społeczne i tak dalej, i tak dalej? Czy to urąga demokracji, czy to jest demokratyczne? Nie, to urąga też podstawowym zasadom takiego instynktu samozachowawczego, bo każda władza, jeśli ma sprawną i dobrą opozycję, media, które są rzetelne, obiektywne i patrzą im na ręce, czuje się komfortowo i powinno być tak to traktowane, nie jako dopust Boży, który patrzy mi na ręce, tylko jako dobro, z którego powinienem skorzystać. Bo jeśli któreś z mediów, oczywiście to nie jest żadna demokracja, jeśli się wspiera, jeśli będę wspierał moje media, a tamte będę próbował pomijać w jakiś sposób, no to oczywiście to nie będzie żadna demokracja, bo wtedy nie ma obiektywnego przekazu. Ale jeszcze raz podkreślam, demokracja to są nie tylko wybory bezpośrednie, gdzie możemy wybierać różnych kandydatów. Demokracja to jest CW24, w którym, które może swobodnie istnieć. Demokracja to jest również inne media, które mogą swobodnie istnieć i wyrażać swoje myśli niesterowane. I to jest właśnie istotą, bo tak jak powiedziałem, władza nie powinna się bać mediów. Władza powinna z mediami współpracować właśnie dla dobra demokracji, bo jeszcze raz podkreślam, to jest komfort władzy. Jeśli ma media, ma opozycję, która potrafi pokazać, że tu jest coś nie tak, tam coś jest nie tak, to trzeba poprawić, a tu uwaga, tu możemy na przykład wydać za dużo pieniędzy, czy tu możemy to zrobić lepiej. I mądra władza powinna właśnie z takich rzeczy korzystać. Natomiast w żadnym wypadku nie powinna takich rzeczy pomijać, omijać, czy próbować w jakiś inny sposób to robić, bo to moim zdaniem świadczy źle o tej władzy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, dziękuję za wizytę. Gościem w studiu telewizji CW24 był dziś Andrzej Kazimierczak, radny Rady Miasta, Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska, dziękuję bardzo państwu. Do zobaczenia.